Jesiennych zespół zajął ostatnie miejsce w pierwszej lidze. Trzeba tutaj dodać, że pierwsza liga była bardzo mocna w tym roku. Pierwszy sezon po reorganizacji Kujawsko-Polskiego Związku Piłki Nożnej. No niestety nie mogliśmy jeszcze, nie możemy jeszcze równać się z drużynami pokroju Zawiszy Bydgoszcz czy Elany Toruń czy Olimpii Grudziądz. Poniekąd jest to też dla nas jakieś doświadczenie i dla zespołu nauka. Ostatnie miejsce, ale myślę, że mówię, ciągnęliśmy jakieś wnioski z tych błędów, które popełniliśmy na jesieni i ostro przygotowujemy się do rozgrywek już teraz w drugiej lidze. Myślę, że będzie troszkę łatwiej, chociaż myślą tak chłopacy, ale ja uważam, że ta liga też będzie bardzo mocna i gdzieś tam ta półka cały czas będzie wysoka. Mamy takie drużyny w grupie jak myślę Gwiazda Bydgoszcz, bardzo dobry zespół, Polonia, Pomorzanin Toruń czy Juventus Toruń, gdzie te zespoły prowadzą dobre szkolenie i jakoś ta selekcja w tych drużynach młodzieżowych dobrze wygląda. Przygotowujemy się na razie 3 razy w tygodniu, gdzie większy nacisk będziemy kłaść w okresie ferii, treningi codziennie. Trenuje grupa 24 zawodników i myślę, że tym składem powinniśmy poradzić sobie w rozgrywkach drugiej ligi.